Jakie smutne wieści dotarły z lubianego programu? Jako komentarz powiem, że przykre wieści obiegły media i wszystkich, którzy są fanami programu Nasz Nowy Dom. Jedna z uczestniczek, której ekipa polsatu odmieniła dom w 2021 roku, odeszła po latach zmagań z ciężką chorobą. Co gorsze, kobieta osierociła wnuczkę, dla której była jedyną rodziną. Anna Malinowska była jedną z uczestniczek programu Nasz nowy dom w 2021 roku. To w nim jeszcze prowadząca Katarzyna Dowbor postanowiła, że ekipa Polsatu wyremontuje uczestniczce dom. Po pięciu dniach kobieta wraz z wnuczką Gabrysią mogły już w nim zamieszkać. Szczęście jednak nie potrwało długo. Kobieta poważnie zachorowała na nowotwór z przerzutami do płuc i wątroby. Pani Anna nie poddawała się i jak mówiła dla ekspresu Łódzkiego, muszę żyć dla Gabrysi. Oprócz mnie nie ma nikogo. Kobieta aktywnie się leczyła. Niestety, informacja o śmierci kobiety pojawiła się w dzienniku Łódzkim. 20 maja przegrała tę nierówną walkę. Tragiczna informacja o śmierci uczestniczki Nasz Nowy Dom mocno poruszyła fanami serii. Z pomocą ekipy remontowej Polsatu, rodziny, które najbardziej potrzebują pomocy, mogą otrzymać nowy start. Niestety pani Anna nie nacieszyła się długo wyremontowanym domem. Zasmuciła nas informacja o śmierci pani Ani Złagiewnik, która przez 30 lat prowadziła bar na skraju lasu, czyli uwielbiany przez wielu bar-modrzewiak. W zeszłym roku pisaliśmy o pani Ani i modrzewiaku. Osierociła nastoletnią wnuczkę. Którą opiekowała się po przedwczesnej śmierci córki. Pani Aniu, będzie nam ciebie brakować. Odpoczywaj, napisano na profilu łódź zwana pożądaniem, przewodnik nie tylko po łodzi. Miała tylko wnuczkę. Anna Malinowska była znaną personą w łodzi, ponieważ ze swoim partnerem przed laty prowadziła bar, modrzewiak. Następnie spotkała swoją miłość, Janka, lecz w 2019 roku zmarł. Jakby tego było mało, los kobiety nie oszczędzał. W 2020 roku odeszła jej córka, Urszula, a pani Anna stała się jedyną bliską osobą dla Gabrysi, swojej jedynej wnuczki. Teraz i ona została sama. Rodzinie, przyjaciołom i najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia. Dziękuję, że jesteś, koniecznie subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.